Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację funkcji łączenia dokumentów PDF w jeden plik. Skąd w ogóle pomysł na to zagadnienie? Otóż stąd, że ostatnio chciałem Wam pokazać, jak można tego dokonać za pomocą strony internetowej Adobe Reader i no jak zobaczyłem, jak ta strona jest dostępna i jakie tam są problemy, no to stwierdziłem, że jednak no, po co się męczyć, po co wyważać otwarte drzwi, skoro mamy tę funkcję w systemie. Jak ona działa? Bardzo prosto. Wystarczy otworzyć sobie katalog, w którym znajdują się pliki w formacie PDF. Ja w tym momencie mam tutaj otwarty taki folder w Finderze, w którym zgromadzone mam cztery dokumenty, cztery pliki w formacie PDF, które posiadają tą samą nazwę, lecz różną numerację. Zwróćcie uwagę, pójdę teraz sobie od początku. Dokument 01 PDF, dokument PDF, dokument 02 PDF, dokument, dokument 03 PDF, dokument 04 PDF, dokument PDF. Dzisiaj czyli mamy tutaj cztery dokumenty. Dokument 01 PDF, dokument PDF. I jakie mamy sposoby łączenia tych plików? Jeszcze dodam, że każdy z tych dokumentów utworzyłem osobiście. Jest to dokument jednostronicowy. W każdym z tych dokumentów znajduje się informacja. Dokument numer 1, dokument numer 2, dokument numer 3 i dokument numer 4. Głównie po to, żebyśmy wiedzieli, w jakiej kolejności łączą nam się pliki. I jak powiedziałem, zaczynamy od najprostszego sposobu. Jeśli macie w katalogu pliki o tej samej nazwie, tylko różniące się numeracją, gdzie ta numeracja rośnie, ustawiacie się na pierwszym pliku oznaczonym numerem 1 i zaznaczacie Command A, zaznaczając wszystkie pliki. Wtedy wchodzimy w menu kontekstowe, czyli Shift Voice over M i strzałeczką w dół przechodzimy do pozycji Szybkie czynności. Szybkie czynności. Rozwijamy je strzałką w prawo. Szybkie czynności. Utwórz PDF. I mamy tutaj pierwszą pozycję. Utwórz PDF. Dajemy Enter. Widok list. Pliki się połączyły, a kreator proponuje nam wpisanie nowej nazwy dla tego pliku. Mamy tutaj oczywiście zaproponowaną jedną nazwę. Dokument 01 drugi PDF. 01 drugi PDF, no ale to jest taka nazwa, która mogłaby nas mylić, więc wpisuję sobie Scalony. Niech tak się nazywa. Ok, i teraz zobaczmy, jak ten dokument wygląda i ja go w tym momencie otwieram. Zaczynamy oczywiście od wejścia w interakcję i zobaczcie, mamy cztery strony, więc z pierwszą stroną wchodzimy w interakcję i zaglądamy na nią, co my tu mamy. Dokument numer 1 na stronie 2. Dokument numer 2. System, pago 3. Dokument numer 3. Pago 4. Dokument numer 4. I na czwartej stronie po kolei mamy dokument numer 1, numer 2, numer 3, numer 4. Więc to jest pierwszy sposób, w jaki możemy połączyć dokumenty PDF w jeden duży plik. Więc zamykam teraz podgląd i wracamy do Findera. Zacznijmy od usunięcia dokumentu scalony, bo będziemy sobie z tej nazwy korzystać. Co teraz możemy zrobić? Powiedzmy, że nie interesuje nas ta kolejność, tylko chciałbym zaznaczyć w innej kolejności, na przykład od końca, żeby był dokument czwarty pierwszym, trzeci drugim i tak dalej. Więc wtedy ustawiam się na ostatnim dokumencie, naciskam Shift i strzałeczką zaznaczam sobie znowu wszystkie pliki. Znowu wywołuję menu kontekstowe, Shift Voice over M, szybkie czynności, strzałka w prawo, utwórz PDF, scalone, mamy dokument, scalone, otwieramy go. I tu ponownie wchodzimy w interakcję, patrzymy ile mamy stron, strony mamy ponownie cztery i na pierwszej stronie wchodzimy, zaglądamy na tą stronę i zaglądamy, co mamy na pierwszej stronie. I słyszymy, że na pierwszej stronie mamy dokument numer 4, dokument numer 3. Na drugiej trzeci, dokument numer 2. Na trzeciej drugi, dokument numer 1.
i dokument numer 1 na czwartej stronie. Czyli osiągnęliśmy dokładnie to, co chcieliśmy. Połączyliśmy pliki w odwrotnej kolejności. Wracamy do Findera. Ponownie kasujemy plik skalone. I co my teraz możemy zrobić? Możemy sobie jeszcze przecież zaznaczyć wybrane pliki, czyli nie wszystkie, tak jak zaznaczałem sobie strzałką przytrzymując Shift, tylko wybrane. Tutaj jeszcze wracając do tej wcześniejszej metody, nie musimy oczywiście zaznaczać wszystkich plików. Jeśli bym zaznaczył pliki w kolejności takiej, że ustawię fokus na dokument drugi, przytrzymam Shift i dam strzałkę w górę na dokument pierwszy, to wtedy połączę oba pliki w jeden dokument, gdzie na pierwszej stronie znajdzie się dokument drugi, a na drugiej stronie dokument pierwszy. Może to też zademonstruję. Stoję na dokumencie drugim, naciskam Shift, daję strzałkę w górę. Mam zaznaczone dwa pliki, znowu menu kontekstowe, szybkie czynności, nazwę nadaję salony i otwieramy podgląd. Podgląd, scalony PDF. I tu już klasycznie wchodzimy w interakcję i zobaczcie, mamy już tylko dwa dokumenty, w sensie dwie strony, bo dwa dokumenty połączyłem i na pierwszej stronie mamy dokument numer 2 i dokument numer 1 na drugiej stronie. Jak więc widzicie, możemy po prostu łączyć te pliki znajdujące się obok siebie i pamiętajmy, że ten, który zaznaczamy jako pierwszy, będzie na pierwszej stronie, czy generalnie jako pierwszym dokumentem w tym łańcuszku łączonych dokumentów. Wracamy do Findera. Ten dokument również usuwamy, bo nam nie będzie potrzebny. I ostatnim sposobem wyboru dokumentów, jaki możemy wybrać, jaki chciałbym Wam zademonstrować, to zaznaczanie wybranych plików, które nie znajdują się obok siebie. I tutaj też w mojej szufladzie byście znaleźli opis, gdybyście chcieli szukać, gdybyście oczywiście nie wiedzieli, jak zaznaczać indywidualne, poszczególne elementy w systemie, w Finderze. Przede wszystkim, jak jesteście w Finderze, to wchodzicie w interakcję z daną listą. Tak jak ja teraz zrobiłem, wszedłem w interakcję, czyli Shift VoiceOver strzałka w dół. I powiedzmy, że będę chciał połączyć sobie dokumenty czwarty i pierwszy. Jak tego dokonać? Dokonujemy tego w ten sposób, że ustawiam się na czwartym dokumencie, zaznaczam go, czyli przypominam Ctrl, Command, Option, Enter. Dodano do zaznaczenia, przenoszę się na dokument pierwszy. Na przykład i naciskam to samo, czyli Ctrl, Command, Option, Enter. I słyszymy dwie zaznaczone rzeczy. W tym momencie znowu wywołuję menu kontekstowe, szybkie czynności, utwórz PDF, salony i otwieramy ten dokument w podglądzie. Podgląd, scalony PDF. I znowu klasycznie wchodzimy w interakcję, patrzymy, ile mamy stron. Dwie strony, page 1, page 2. I co mamy na pierwszej stronie? Dokument numer 1. Dokument numer 1. Dokument numer 4. I dokument numer 4. I to jest rzecz, którą chciałem Wam zademonstrować, że w tym wypadku, gdy wybieracie pliki, zaznaczając je po kolei, w sensie właśnie nie po kolei, ale kolejno zaznaczając wybrane pliki, które nie znajdują się obok siebie, to one połączone zostaną w odwrotnej kolejności niż ta, w jakiej je zaznaczaliście. Czyli jeśli ja zaznaczyłem jako pierwszy dokument numer 4, a jako drugi dokument numer 1, to dokument numer 1 był pierwszym dokumentem w tym dużym połączonym dokumencie PDF, a dokument numer 4 był drugim. Czyli jeszcze raz podsumowując, jeśli chcecie zaznaczać, łączyć pliki
w systemie macOS łączyć dokumenty PDF w jeden duży plik PDF, co może Wam się przydać na przykład przy składaniu dokumentów, chociażby w programie Aktywny Samorząd, gdzie czasami zdarza się, że niektóre dokumenty macie luzem w kilku plikach, a chcielibyście z nich stworzyć jeden, wtedy właśnie wystarczy wrzucić te pliki do jednego katalogu, otworzyć ten katalog w Finderze i wtedy możecie, albo jeśli macie pliki ponazywane w ten sam sposób i ponumerowane, ustawić się na pierwszym pliku, nacisnąć Command A, połączyć wszystkie, wtedy kolejność numerowania zostanie zachowana w dokumencie. Możecie skorzystać z klawisza Shift, który przytrzymacie i strzałką będziecie zaznaczać kolejne znajdujące się obok siebie pliki. W ten sposób pliki zostaną połączone zgodnie z kolejnością zaznaczania. Czyli gdybyście zaznaczali po kolei najpierw dokument 4, potem 3, 2 i 1, to one w tej samej kolejności zostaną połączone w tym dużym dokumencie PDF. Najpierw będzie się znajdował plik numer 4, potem 3, potem 2, potem 1. I ostatnia opcja, możecie oznaczać pliki, które nie znajdują się obok siebie i wtedy kolejność ich łączenia będzie odwrotna niż kolejność ich zaznaczenia. Czyli jeśli najpierw, tak jak w tym demonstrowanym przypadku, zaznaczyłem dokument 4, a potem dokument 1, to w tym wygenerowanym, połączonym pliku dokument numer 1 był pierwszy, a dokument numer 4 był drugi. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, to śmiało piszcie w komentarzach, czy pod tym nagraniem, czy na mojej szufladzie. Chętnie odpowiem na Wasze pytania, jeśli oczywiście tylko będę znał na nie odpowiedzi. Jeśli jeszcze nie polubiliście tego kanału, to śmiało lajkujcie, subskrybujcie, bo dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o nowościach na kanale. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.